dostaliśmy informację, że możemy dzieci przyprowadzić. Mamy wielkie zaufanie tutaj do pani dyrektor i do wszystkich opiekunek, które sprawują opiekę nad dziećmi. Wiadomo, że niebezpieczeństwa nie da się uniknąć, niemniej jednak myślimy, że wszystko będzie dobrze. Dzieci musimy oddać do żłobku, bo musimy wrócić do pracy, do normalności. Ten etap i te etapy pewnie powoli będą następować już we wszystkich placówkach i niebawem wszystkie dzieci wrócą do żłobku. W tej chwili wszystkie miejsca, które są dostępne, zostały obłożone. Oczywiście zgodnie z zasadami pierwszeństwa, najpierw wszystkie służby medyczne, wszystkie służby mundurowe, osoby pracujące w handlu i osoby pracujące w produkcji. I to nam wypełniło wszystkie miejsca na dzień dzisiejszy. Pracownicy są przygotowani, przeszkoleni. Będziemy starały się zachowywać zalecaną odległość, chociaż jest to trudne przy tak małych dzieciach. Obawy są, ale wydaje mi się, że nie ma co panikować i trzeba przestrzegać zasad higieny. Tutaj w żłobku są takie procedury, że jest bezpiecznie. Tych dzieci jest w tej chwili niewiele, bo na grupie maksymalnie 14 osób, więc myślę, że to da się wszystko spokojnie rozwiązać. Dostosowaliśmy pomieszczenia, miejsca do dezynfekcji, procedury dezynfekcyjne, także myślę, że to spokojnie wszystko, te pierwsze dni pokażą, jak to wszystko będzie działać, ale jestem dobrej myśli.